tak, ułożona jest już nawierzchnia ścieżki rowerowej, deptak, w tej chwili zamontowane zostały już ławki, trwają prace wykończeniowe, takie naprawdę już końcóweczka prac przy fontannie, która jest usytuowana na końcu tejże promenady przy wejściu do ekoparku, ale również trwa również takie sprawdzanie żagli, które się będą rozwijały i będą na pewno zdobiły i dodawały szyku tej części. Termin zakończenia inwestycji nieco się przedłużył ze względu na problem z dostarczeniem materiałów budowlanych, na co miała wpływ sytuacja za naszą wschodnią granicą. Ale jak zapowiada prezydent, już w grudniu nastąpi uroczyste otwarcie deptaka, który będzie najdłuższą promenadą na naszym wybrzeżu. Inwestycja, całość inwestycji zamknęła się w kwocie ponad 17 milionów, niewiele ponad 17 milionów, z czego 7 milionów otrzymaliśmy dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego, no i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 4 miliony 800 tysięcy, a więc duże dofinansowanie. Warto było poczekać na ten moment, kiedy będzie szczęśliwy finał, bo rzeczywiście informacje, które otrzymujemy, taką informację zwrotną od mieszkańców, którzy gdzieś tam już spacerują sobie, są zachwyceni i to nas naprawdę cieszy. Jak też ostatnio informowaliśmy na naszej antenie, na promenadzie pojawił się nowy Marian. To jest prezent od wykonawcy. Mieliśmy go pokazać wtedy, kiedy otworzymy promenadę, natomiast nasi mieszkańcy szybko spostrzegli, że jest kolejny Marian w naszym mieście, zaczęli go fotografować, informacja stała się informacją publiczną. Natomiast miasto nie finansowało tego Mariana, jest to prezent od wykonawcy.